kłopoty wynikają z tego, że z 5-osobowej kadry tego oddziału 2 osoby są na zwolnieniu lekarskim, natomiast jedna pani doktor z przyczyn rodzinnych musiała pilnie wyjechać poza granicę kraju. Są pacjenci, którymi trzeba się zająć i są to pacjenci w stanie niejednokrotnie ciężkim. I wiadomo, że przy obsadzie 2-osobowej z 5 to jest to trudne. Na pewno też będzie w pewnym sensie na czas ograniczenie przyjęcia przypadków takich, które nie muszą bezwzględnie leżeć w szpitalu. Natomiast wszyscy chorzy, którzy są w stanie zagrożenia życia czy zdrowia, ich obecność w szpitalu jest niezbędna, zostaną przyjęci. Czy przewiduje Pan zawieszenie prac oddziału w ogóle na jakiś czas? W tej chwili nie. Jak długo taka sytuacja jeszcze stanie potrwać? Dwuosobowa obsada lekarska? Proszę Pana, zakładam, że niezbyt długo, dlatego że to jest dwuosobowa obsada, żeby dobrze być zrozumianym, osób, które są na stałe w oddziale. Oczywiście są do tego dyżury lekarskie, które staramy się zapewnić tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo tych chorych w godzinach nocnych, popołudniowych. Natomiast taka sytuacja nie sądzę, żeby potrwała długo, ponieważ pomijając oczywiście te osoby, które są na zwolnieniu i one wrócą do pracy po tym okresie, trudno mi powiedzieć, jak koleżanka, która musiała wyjechać, bo to jest sprawa bardzo taka emocjonalna i bardzo dla niej trudna. My prowadzimy rozmowy, nawet w dniu dzisiejszym jest odbiór stacji dializ i tutaj też są pewne takie sygnały, że byliśmy również pana profesora Andrzejaka w sprawie takiej, żeby pozyskać specjalistów i w pewien sposób profilować ten oddział, także myślę, że to jest przejściowa sprawa. Na pewno przyjmujemy wszystkich, którzy wymagają bezwzględnie pobytu w szpitalu. Na własną rękę absolutnie nikt nie musi sobie szukać miejsca, mówię o osobach, które wymagają pobytu w szpitalu oczywiście. Nie ma takiej sytuacji. Czyli szpital pomaga w znalezieniu miejsca, gdzie jest. Jeżeli by była taka sytuacja z jakichś przyczyn, trudno mi sobie teraz wyobrazić jakich, to na pewno nie będzie to po stronie pacjenta, a będzie to po stronie naszej, prawda, żeby znaleźć miejsce dla kogoś gdzieś poza Bolesławcem. Rzetelne i wyważone.